Serdecznie zapraszam do odcinka 64 z playlisty władcy Olimpu pod tytułem paton część pierwsza. W poprzednim odcinku 63 opowiedziałem o niespodziewanej zmianie polityki Związku Radzieckiego wobec kwestii palestyńskiej. W tym odcinku opowiem o amerykańskim generale, który uległ wypadkowi samochodowemu w grudniu 1945 roku. Jedną z tajemnic II wojny światowej jest tajemnicza śmierć amerykańskiego generała Georgia Pattona. Na początek powiem parę słów o samym George'u Pattonie. George Smith Patton Jr. urodził się 11 listopada 1885 roku na przedmieściach Los Angeles w San Gabriel w Kalifornii. Jego ojcem był George Smith Patton Sr. A matką Ruth Wilson, córka Benjamina Davisa Wilsona, burmistrza Los Angeles. Bogata rodzina Patonów mieszkała w Lake Vineyard na ogromnej 52-hektarowej posesji San Marino w Kalifornii, zbudowanej przez Benjamina Wilsona. Jako dziecko Paton miał trudności z nauką czytania i pisania i do 11 roku życia uczył się w domu. Po domowej nauce spędził sześć lat w prywatnej szkole w Pasadenie, gdzie zainteresowała go klasyczna historia wojskowości, a szczególnie wyczyny Hannibala, Scypiona afrykańskiego, Juliusza Cezara, Joanny Dark i Napoleona Bonaparte. Najważniejszym marzeniem Pattona była kariera wojskowa. Ukończył Wojskowy Instytut w Virginii i Amerykańską Wojskową Akademię w West Point. Patton brał udział w wyprawie do Meksyku, gdzie Amerykanie chcieli pojmać rewolucjonistę Franciska Pancho Villę w 1916 roku. Podczas akcji sławił się zabiciem dowódcy Gwardii Przybocznej Pancho Willi, generała Giulio Cardenasa. Patton walczył podczas I wojny światowej w ramach nowego korpusu pancernego Stanów Zjednoczonych, amerykańskich sił ekspedycyjnych dowodził amerykańską szkołą pancerną we Francji. Następnie prowadził czołgi do walki i pod koniec I wojny światowej został ranny. W okresie międzywojennym Patton stał się centralną postacią w rozwoju doktryny wojny pancernej w armii, pełniąc liczne stanowiska sztabowe na terenie całego kraju. Po przystąpieniu Stanów Zjednoczonych do II wojny światowej dowodził drugą dywizją pancerną. Bez wątpienia George Patton miał pełną sukcesów karierę wojskową i po zakończeniu wojny był honorowym obywatelem wielu miast europejskich. Jego pasją były polowania i 9 grudnia 1945 roku był w drodze na jedno z nich. Dlaczego generał Patton wybrał się tego dnia na polowanie? Okazuje się, że do polowania namówili go major generał Hobart Gay, jego zaufany szef sztabu, oraz pułkownik Paul Harkins. Stało się to rankiem 9 grudnia, kiedy jego najlepszy przyjaciel generał Keyes został niespodziewanie wezwany do swojej siedziby i musiał wyjechać. Kierowca patona Horace Woodring przygotował do podróży limuzynę generała. Cadillac model 75 z 1938 roku. Polowanie miało odbywać się w lasach niedaleko Mannheim. Sierżant Joseph Scruz, zajmujący się sprzętem myśliwskim i gotowaniem, wyjechał wcześniej jeepem z bronią i psem myśliwskim. Zgodnie z planem mieli się spotkać później w wyznaczonym miejscu, gdyż Patton zamierzał wcześniej zwiedzić ruiny rzymskie. Po przejechaniu zaledwie pięciu mil zobaczyli samochód generała Keyesa, który stał na poboczu z powodu awarii silnika. Patton, po upewnieniu się, że generałowi zostanie udzielona pomoc, wyruszył do rzymskich ruin niedaleko Zalburga. Szczyt góry, na którym były ruiny, pokryty był w tamtym czasie cienką warstwą śniegu. Podczas kiedy Patton, spacerując, rozmawiał z Gejem o taktykach wojennych Rzymian, kierowca siedział w samochodzie. Generał zajął miejsce na przednim siedzeniu obok kierowcy, ponieważ chciał ogrzać swoje zmarznięte stopy. Kiedy skręcili w kierunku Firheim i zbliżali się do miejsca, gdzie mieli spotkać sierżanta Skrusa, zatrzymał ich patrol wojskowy. Młody żołnierz z Policji Wojskowej skrupulatnie sprawdził ich dokumenty. Patton zauważył, że pies myśliwski w jeepie sierżanta jest zmarznięty, więc zabrał go do limuzyny, sadzając na przednim siedzeniu, a sam usiadł z tyłu po prawej stronie, obok generała Geja. Pierwszy wyruszył jeep, prowadzony przez sierżanta, a za nim limuzyna Patona. Kiedy dojechali do przejazdu kolejowego, Jeep zdążył przejechać, ale limuzyna musiała przepuścić nadjeżdżający pociąg. Po przejechaniu około pół mili kierowca Woodring zauważył dwie wojskowe ciężarówki, z których jedna zjeżdżała na pobocze, a druga wyruszyła w ich kierunku. Po przejechaniu około 400 metrów nadjeżdżająca 2,5-tonowa ciężarówka, bez żadnych znaków ostrzegawczych, skręciła i limuzyna generała uderzyła w jej prawy przedni zderzak. Kierowca ciężarówki, 20-letni Robert Thomson, był pod wpływem alkoholu i jechało z nim dwóch niezidentyfikowanych ludzi. Pod wpływem uderzenia Paton przeleciał nad przednim siedzeniem i uderzył głową w metalowy słupek przedzierający przednią szybę. Z czoła generała sączyła się krew i nie mógł się poruszać. Pierwszym pojazdem, który pojawił się po chwili na miejscu wypadku, był ambulans, który zabrał Patona do szpitala 7. armii w Heidelbergu. Generał znalazł się w szpitalu w ciągu zaledwie godziny od momentu wypadku. Porucznicy Policji Wojskowej Vandygam i Smith z 818 Kompanii Policji Wojskowej rozpoczęli śledztwo w sprawie wypadku. Prowadzący uznali, że był to wypadek i po przesłuchaniu nie postawili żadnych zarzutów kierowcy generała Woodringowi, jak również kierowcy ciężarówki sprawcy wypadku Robertowi Thompsonowi. Jak zauważył Woodring. Thompson wcale nie przejął się wypadkiem i był wręcz rozbawiony tą sytuacją. Na tym zakończę odcinek 64, w którym opowiedziałem o wypadku samochodowym generała Georgia Patona. Serdecznie zapraszam do odcinka 65 pod tytułem Paton część druga".